Hej wszystkim, więc dzisiaj mam dla was coś nowego. Postanowiłam, że zrezygnuję z ulubieńców na moim kanale. Dlaczego? W sumie to sama nie za bardzo lubiłam nagrywać ulubieńców i był to taki bardziej filmik, który nagrywałam, kiedy nie miałam nic innego do nagrania. Więc wpadłam na taki pomysł, że zrobię serię na moim kanale. Będzie się nazywać Chit Chat. Jeszcze nie jestem pewna do końca, czy taka nazwa zostanie. Jeśli macie jakąś lepszą nazwę, to zostawcie ją w komentarzach. Ale właśnie w filmikach z tej serii będę mówić, co się u mnie działo w ostatnim czasie. Jakieś moje inspiracje albo cytaty, które odkryłam w tym miesiącu. W tych filmikach będą także pojawiać się zdjęcia i filmiki z danego miesiąca albo po prostu z ostatniego czasu, żebyście po prostu mogli wiedzieć, co się u mnie działo. To będzie właśnie taka luźna seria na moim kanale, bo wydaje mi się, że ulubieńcy są bardziej tacy. Mam na przykład rzeczy, o których muszę powiedzieć, a tutaj będzie taki chill. Możemy sobie po prostu pogadać. Będę dzielić się z wami moimi ulubionymi serialami, jakieś inspiracje modowe czy też nie, jakieś cytaty, które mi się bardzo spodobały. Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzach, czy wam się coś takiego spodoba i dajcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli wam się spodoba. Muszę wiedzieć, czy coś takiego dalej nagrywać, więc zaczynamy. Więc może zaczniemy od cytatu, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Wstawiłam go nawet na mojego Instagrama. Cytat brzmi: I think it's brave to be happy. Ogólnie wszystkie cytaty tutaj raczej będą po angielsku, bo jakoś po polsku nigdy nie znajduję żadnych cytatów i po angielsku bardziej do mnie trafiają. Więc I think it's brave to be happy, czyli myślę, że to odważne, żeby być szczęśliwym. Bo jak chyba każdy wie, życie nie jest kolorowe dla nikogo, nawet dla jakiejś gwiazdy, dla waszych idoli naprawdę nie jest dla nikogo kolorowe. Mimo tego, że może się tak wydawać przez jakieś zdjęcia czy przez filmiki, które wstawiają, to jednak musimy pamiętać, że to, co ludzie wstawiają do internetu czy co chcą nam pokazać, to właśnie oni wybierają. Nie wybierają raczej takich części ich życia, które nie są kolorowe. Wydaje mi się ogólnie, że mimo tego, nieważne co się dzieje u nas w życiu, to jest bardzo, bardzo odważne, jeśli próbujemy być szczęśliwymi, mimo tego, że jest tyle rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi i trudno jest naprawdę znaleźć szczęście w niektórych rzeczach, ale jeżeli człowiek umie znaleźć szczęście, moim zdaniem jest bardzo, bardzo odważny. Jeżeli chodzi o jedzenie, to zaczęłam próbować dużo, dużo nowych właśnie potraw. Ostatnio mam po prostu obsesję na punkcie owoca mango. Wydaje mi się, że kiedyś może gdzieś spróbowałam, ale nie za bardzo mi smakowało. Ale mango to jest jeden teraz z moich ulubionych owoców. Kolejny owoc to jest melon. Nie wiem, czy ma jakąś jeszcze bardziej specyficzną nazwę. Spróbowałam właśnie tego owoca parę dni temu i normalnie smakuje jak arbuz, tylko może nie jest tak bardzo wyrazisty, ale polecam melona spróbować i zawsze dzielę go na dwie części i na raz zjadam jedną część całą i po tym jestem pełna najedzona. I znalazłam chyba moje ulubione jedzenie, jeżeli chodzi o śniadanie. Jest to tak zwane acai bowl albo nie acai, bo też nie wiem do końca. Jest tyle przepisów na acai bowl, ale jak wygląda moja wersja, to miksuję pół banana, dodaję tak na oko szklankę zamrożonych owoców, jakiś malin, borówek i troszkę mleka ryżowego, powiedziałabym także z pół szklanki. To wszystko miksuję, blenduję i potem wylewam to do miski. I na to nakładam owoce takie jak banan, borówki, malinę. Można też posypać to wszystko kokosem. Będzie mega, mega słodkie wtedy. Zaczęłam także eksperymentować ze swoim makijażem, bo łatwo jest wpaść w taką rutynę, że robimy ten sam makijaż dzień w dzień. Ale fajnie jest poeksperymentować i zrobić coś innego ze swoim wyglądem. Na przykład ostatnio zamiast zrobić taką zwykłą kreskę, to oczywiście zrobiłam czarną kreskę, ale właśnie pod czarny eyeliner dałam białą kredkę i efekt moim zdaniem był fajny. Przypomina mi jakiś festiwalowy look na przykład. I mimo tego, że jest to jakaś mała zmiana, to fajnie jest właśnie zmienić coś. Naprawdę polecam wam, abyście zmienili coś ze swoim wyglądem, czy to makijaż, czy jakaś fryzura, czy może outfit, styl.
modowy, nie wiem co chcecie, fajnie jest zrobić coś innego. Teraz chcę Wam pokazać outline zrobiony przez pewną dziewczynę z Instagrama. Tutaj macie jej nick, możecie ją zafollowować i zobaczyć więcej jej właśnie takich rysunków. Nie wiem jak to się robi, nie mam pojęcia, ale super wyszło, więc dziękuję Ci za to. Na koniec wydaje mi się, że podzielę się z Wami muzyką, bo mimo tego, że nie są to do końca ulubieńcy, jest to coś innego, to muzyka musi być, bo muzyka to część mnie. Nie ma Kasi bez muzyki. Ostatnio randomowo znalazłam piosenkę Post Malone Go Flex. Moja ulubiona piosenka na ten moment. Posłuchajcie sobie teraz. Teraz piosenka Drake One Dance. Jest to piosenka idealna na lato, na wakacje. Posłuchajcie. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time. Druga piosenka Drake o nazwie Come and See Me. It makes sense now. Shit just got real, things are getting intense now. I hear you talking about we a lot, or you speak French now. I to wszystko, jeżeli chodzi o takie moje top 3 piosenki. Wydaje mi się, że to wszystko na ten czas. Zobaczymy, czy taka nazwa zostanie. Dajcie mi oczywiście znać na dole, co myśleliście o tym filmiku i do następnego. Pa, pa!